Radom będzie drugim miastem w Polsce, gdzie zacznie obowiązywać karta rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Będzie śledztwo prokuratury i ABW w sprawie pożarów składowisk śmieci, do których doszło w Radomiu i innych miastach w Polsce. Wtorek, 29 maja. Dariusz Osiej, kłaniam się Państwu, zapraszam na podsumowanie dnia, a rozpoczynamy od tematu karty rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. O tej karcie informowaliśmy już w poniedziałkowym teledzienniku. Karta ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Radomscy radni w poniedziałek jednomyślnie przyjęli wniosek prezydenta w sprawie wprowadzenia pakietu ulg dla osób niepełnosprawnych. Radom będzie drugim miastem w Polsce po Krakowie, gdzie zostanie wprowadzona karta rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie zagłosowali za projektem ulg dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj ta uchwała jest uchwałą o przyjęciu karty, ale z drugiej strony na następną sesję trzeba wprowadzić regulamin i konkretny pakiet ulg, jakie mogą być na tej karcie. Wiceprezydent Jerzy Zawodnik zapewnia, że magistrat już pracuje nad pakietem ulg, które mają znaleźć się na karcie. Środowisko rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi ma tymczasem konkretne oczekiwania co do tych ulg. Przede wszystkim liczymy na ulgi w przejazdach komunikacją miejską. Tu rodzice wskazują to jako bardzo ważne. Liczymy też na ulgi w dostępie do kultury, do teatrów, do muzeum, również do sportu i rekreacji, czyli do basenów. Ulgi na karcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym mają być podobne do tych z karty Rodzina Plus czy karty seniora. Mówimy tutaj przede wszystkim o pewnego rodzaju ulgach na kulturę, rekreację, czyli do teatru, wyjścia na basen, kina, ale także kwestia robienia zakupów po prostu w markecie, czy kwestia usług, świadczenia, nie wiem, chociażby usług rehabilitacyjnych. To wszystko chcielibyśmy, żeby na tej karcie się znalazło. Ale radomski magistrat nie ogranicza pakietu ulg. Mamy też nadzieję, że to będzie się dodatkowo rozwijać, że te podmioty, które specjalizują się, z których rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym często korzystają, że wyjdą też naprzeciw naszym oczekiwaniom i będą się do nas zgłaszać. Dlatego też apeluję do wszystkich stowarzyszeń, organizacji, które zrzeszają takie osoby, o podpowiedzenie nam, do kogo jeszcze moglibyśmy się zwrócić, aby ta karta jak najlepiej spełniała oczekiwania rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Zgodnie z przyjętą uchwałą z ulg będą mogły korzystać rodziny, których wychowuje się osoba niepełnosprawna do 25 roku życia. Przypadek, ingerencja natury czy działania umyślne. W maju doszło do dużych pożarów składowisk śmieci w kilku miastach w Polsce, także w Radomiu. Sprawą zainteresowali się premier Mateusz Morawiecki, minister środowiska i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Radomskie składowisko śmieci koło Radkomu płonęło 13 maja, jak mówi starszy brygadier Sławomir Podsiadły, pełniący obowiązki komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, który był gościem porannego studia telewizji DAMI. To był jeden z trudniejszych w ostatnim czasie pożarów do gaszenia. Składowisko o powierzchni kilku hektarów, w takim stożku można powiedzieć, i powierzchnia tego pożaru obejmowała około 3 hektarów. Dużo materiałów palnych, bardzo duże zadymienie, gruba warstwa tych materiałów, więc gaszenie było bardzo trudne. W ciągu następnych 2 tygodni doszło do kilku podobnych pożarów w innych miastach w Polsce, m.in. w Zgierzu, Olsztynie. Płonącym składowiskiem śmieci w Radomiu zajął się także radomski poseł Kukiz15 Robert Mordak. Zorganizował nawet w tym temacie konferencję prasową i zaprosił na nią ekspertów ze stowarzyszenia Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności. Przedstawiciele Kukiz15 apelują do władz miasta o rozwiązanie problemu wysypiska śmieci na Wincentowie. W związku z niedawnym pożarem liczą na przyspieszenie wprowadzenia ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ponad 2 tygodnie temu mieliśmy niebezpieczny pożar. Straż pożarna owego składowiska. Straż pożarna apelowała do mieszkańców, żeby zamykać okna, ponieważ nastąpiło skażenie środowiska. Nie tylko to zagrożenie bezpośrednie, czyli codziennie my wdychamy te gazy, które przedostają się do atmosfery i ich nie widać, bo dopiero jak zacznie płonąć to składowisko, no to widzieliśmy te kłęby dymu, które się przemieszczały w różne okolice naszego miasta, ale też czynnik estetyczny, bo odór, który codziennie w różnych częściach miasta, ale i ościennych gmin jest
odczuwalny jest ewidentną uciążliwością, którą należałoby zlikwidować. Podczas konferencji wypowiadali się eksperci ze Stowarzyszenia Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności, Leszek Świrski oraz Dariusz Bojsza. Wykorzystanie biogazu tutaj w Polsce jest na poziomie około 6% z tego, co można było wyeksploatować. Zwrócono również uwagę na konieczność ciągłej modernizacji instalacji służącej do odgazowywania wysypiska. Składowisko jest wystawione na działanie warunków atmosferycznych, deszcz, różne temperatury, zima. To składowisko po prostu grawitacyjnie osiada. Składowiska potrafią osiąść w skali roku nawet i do 3 metrów. I ten system odgazowania, złożony przecież z rurociągów, ze studni gazowych, on po prostu w funkcji czasu ulega degradacji. Modyfikacja, naprawa instalacji gazowej i rozbudowa to musi następować w sposób ciągły, a nie skokami co 2 lata. Uczestnicy konferencji liczą, że ustawa o odnawialnych źródłach energii zostanie wprowadzona na przełomie czerwca i lipca. W Radomiu uczczono 513. rocznicę uchwalenia Konstytucji Nihilnowi. Na skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej odbył się piknik historyczny, a na wiwat zagrzmiały radomskie działa. Ćwierć kolubryna o wadze 0,5 tony i długości 4,5 metra oraz armata regimentowa średnia, czyli duży falkonet o wadze 300 kg i długości ponad 3 metrów, stoją na skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej od ubiegłego roku. Pierwszy raz działa odezwały się właśnie w ubiegłym roku z okazji 512. rocznicy uchwalenia Konstytucji Nihilnowi. W tym roku zagrzmiały po raz drugi, tym razem ogłaszając miastu, że mija 513 lat od uchwalenia Konstytucji Sejmowej, nic nowego bez zgody ogółu. Konstytucja zakazywała królowi wydawania ustaw bez uzyskania zgody szlachty reprezentowanej przez Senat i Izbę Poselską. Król mógł wydawać samodzielne edykty tylko w sprawach miast królewskich. Wystrzały z dział były częścią pikniku historycznego, którego organizatorami byli Kolegium Odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu oraz Szkoły Zespołu Doskonalenia Zawodowego. Obok konkursów historycznych i prelekcji o Konstytucji Nihilnowi profesora Łukasza Zaborowskiego w programie pikniku znalazły się także prezentacje grup rekonstrukcyjnych. Agnieszka Kaczorowska, popularna aktorka i mistrzyni tańca, przygotowała dla radomskich dzieci prezent z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. We wtorek poprowadziła w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji taneczne warsztaty. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trudno było znaleźć wolne miejsce. Miejsce do nauki tańca, bo Agnieszka Kaczorowska właśnie po to przyjechała do Radomia. Dlaczego taniec? Bo to przecież dużo więcej niż rytm i melodia. Każdy taniec to inna kultura, inne zwyczaje i inny kraj, więc poznając tańce z różnych stron świata, możemy też poznać przez to właśnie kulturę ludzi tam mieszkających. Dzieci mogły poznać podstawy kolejnych tańców. Dzisiaj uczyliśmy się jive'a i cha-cha. Jive pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, jest takim tańcem, który pochodzi od boogie-woogie, rock'n'rolla, lindy hopa, a cha-cha to taniec kubański. I dzisiaj poznaliśmy te podstawowe kroki, żeby dzieciaki miały właśnie przekrój dwóch różnych zupełnie tańców. Agnieszka Kaczorowska tańczy od czasów dzieciństwa. Była nawet młodzieżową mistrzynią świata w tańcach latynoamerykańskich. W Radomiu zauważyła wiele talentów. Fajnie by było móc te wszystkie dzieciaki wziąć pod swoje skrzydła i je prowadzić tak tanecznie. No tutaj w Radomiu też naprawdę te dzieciaki bardzo takie zmobilizowane i chętnie uczące się. I powiem szczerze, że bardzo pięknie po takich bardzo krótkich zajęciach tańczące. A co się nauczyłeś dzisiaj? Tańczyć! Można było bardzo fajnie tańczyć. A jakie tańce ci się podobają najbardziej? Różne. Hip-hop. Przeróżne. Bo tańczyliśmy dużo. Breakdance. No i takie tańce z gier. Dobrze, bardzo mi fajnie mija dzień. Wszystkie mi się podobały. Bardzo mi się podobało i uważam, że takie imprezy powinny być coraz częściej w Radomiu. Agnieszka Kaczorowska uczestniczyła przez wiele sezonów w Tańcu z Gwiazdami. Taniec z Gwiazdami jest takim programem, który bardzo pochłania czasowo. Ja mając swoją firmę, szkołę tańca, no też muszę się angażować na 100% w to i to robię. Ciężko pogodzić dwa tak duże projekty, więc zobaczymy jak będzie. Teraz na jesieni, z tego co wiem, programu nie będzie, więc ja będę mogła pracować normalnie w szkole, a potem no, będę podejmować na bieżąco decyzje. Organizatorami spotkania byli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski.
Ta informacja kończy Teledziennik. Za chwilę sport i pogoda. Mogę tylko tyle powiedzieć, że środa będzie jeszcze cieplejszym dniem niż wtorek. Ale szczegóły oczywiście w prognozie pogody. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.